Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyli na uroczystość ingresu. Gorąco pragnę podziękować biskupowi Antoniemu za piękne i bardzo głębokie słowa powitania. Uczynił to w swoim i w imieniu wszystkich diecezjan. Ze swojej strony chylę głowę za te słowa, jak również za to powitanie. Bóg zapłać. Podczas udzielenia święceń kapłańskich zwykle czytamy słowa z księgi proroka Izajasza. Brzmią one tak. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselać płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku. Takie wydarzenia działy się w Samarii za sprawą Filipa. Głosił on Chrystusa, uwalniał opętanych, a chorych uzdrawiał. Posługa Filipa przyniosła wielką radość mieszkańcom Samarii. Przyjęli oni Słowo Boże, przyjęli chrzest i stali się uczniami Chrystusa. Oni uwierzyli. Jednak uwierzyć Chrystusowi nie znaczy zawsze dochować Mu wierności. Niektórzy, mówił na pożegnaniu swojej matki jeden z duchownych, traktują wiarę jak koszulę. Zakładają ją i zdejmują. Mama moja miała wiarę jak skórę na ciele, na trwałe i na stałe. Mieszkańcy Samarii, podobnie jak każdy z nas, potrzebowali dodatkowo umocnienia Duchem Świętym, który pozwoliłby im nie tylko uwierzyć w Chrystusa, ale dochować Mu wierności i dać o Nim świadectwo. Jakie ma znaczenie wiara i świadectwo w naszym życiu? O tym napisał Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Duch Święty to sprawia, że wierząc uznajemy Jezusa za Chrystusa, Syna Bożego i Pana naszego, którego Bóg wskrzesił i o którym możemy powiedzieć: nasz Pan żyje, my jeszcze umieramy. Tak oto dzięki Duchowi Świętemu wierzymy w Boga sercem miłującym. Apostołowie, którzy sami doświadczyli Ducha Świętego, wysłali do mieszkańców Samarii apostołów Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Bracia i siostry, my za sprawą Ducha Świętego stajemy się świątynią Boga. Duch Święty uzdalnia nas do tego, że spełnia się w nas obietnica Chrystusa wypowiedziana słowami: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa sprawia, że nasze rzeczywiste spotkanie z Bogiem na ziemi wpisuje się w każde spotkanie z drugim człowiekiem. Dlatego też dzisiaj patrzę w przeszłość i w tym duchu wspominam moich rodziców i chrzestnych,
rodzeństwo, rodzinną wspólnotę parafialną, środowiska szkolne, tych, z którymi pracowałem zawodowo, wspólnotę seminaryjną, kolegów i wychowawców. Wspominam też sługę Bożego, Stefana kardynała Wyszyńskiego, który odszedł do Pana na tydzień przed naszymi święceniami kapłańskimi. Wspominam bojowników o solidarną i niepodległą Polskę, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszkę, wszystkich ludzi spotkanych w kraju i za granicą na drodze posługi kapłańskiej. Święty Jan Paweł II mianował mnie biskupem pomocniczym w 1999 roku i zostałem wyświęcony przez Józefa kardynała Glempa, prymasa Polski oraz współkonsekratorów biskupa Kazimierza Romaniuka i biskupa Bronisława Dębowskiego. Po 15 latach posługiwania w archidiecezji warszawskiej, pomagając kardynałowi Józefowi Glempowi i kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oznajmił mi w marcu tego roku, że Ojciec Święty Franciszek przez posłanie oddaje mnie diecezji drohiczyńskiej. W tym wszystkim, o czym wspominam, starałem się i staram dostrzec i szanować wolę Pana Boga, zgodnie ze słowami modlitwy pańskiej Fiat voluntas tua, bądź wola Twoja. Z tej też perspektywy odczytuję szlachetność, dobroć i świętość ludzi, których spotykałem w czasie posługi w archidiecezji. Wspominam bardzo życzliwie biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, wszystkie osoby świeckie, w tym stowarzyszenia i ruchy, cech krawców, świat rzemiosła, kultury i nauki, szkoły i uczelnie oraz duszpasterstwa chorych, dzieci, młodzieży, osoby pełniące funkcje społeczne, przedsiębiorców, przetwórców żywności i wszystkich zaangażowanych w posługę ekumeniczną i posługę dialogu międzyreligijnego. W tym momencie zwracam się do wszystkich ze słowem dziękuję. Jedno z pierwszych zdań, jakie usłyszałem po mojej ostatniej nominacji, brzmiało: idziesz do swoich. Nie byłem pewny. Dotychczas w diecezji drohiczyńskiej byłem zaledwie kilka razy z racji uroczystości, więc nie mogłem powiedzieć, że wystarczająco znam tę diecezję. Urodziłem się na terenie parafii Dolistowo w archidiecezji białostockiej, tworzącej dzisiaj z diecezją drohiczyńską i łomżyńską jedną metropolię. Zatem w znaczeniu kulturowym w obszarze tak zwanej ściany wschodniej słowo swoi było rzeczywiście stosowne i prawdziwe. Stopniowo też rozeznawałem i ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że byłem ochrzczony przez księdza Antoniego Bachurzewskiego, który pochodził z Ciechanowca, z terenu diecezji drohiczyńskiej, a więc ładnie mnie urządził. Ksiądz kanonik Jan Komosa, pochodzący z mojej rodzinnej parafii, był i jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Bardzo ważnym też momentem w moim życiu, już jako biskupa pomocniczego, był 10-letni udział w dialogu z polskim autokefalicznym kościołem prawosławnym. Bardzo sobie cenię ten czas i osoby, które spotkałem. Wtedy pracowaliśmy razem nad tematem tak zwanych małżeństw mieszanych, katolicko-prawosławnych. Spotykaliśmy się w różnych miejscach, w tym też w diecezji drohiczyńskiej. Razem poznawaliśmy bolesne problemy życia takich małżeństw i rodzin dotkniętych często niezawinionym cierpieniem. Wydaje mi się, że czuliśmy wspólnie potrzebę niesienia im pomocy, o którą prosili sami małżonkowie, ich rodziny, a nawet księża proboszczowie obydwu wyznań. Ciekawe. Ostatnio też dowiedziałem się, że w czasie moich studiów seminaryjnych
Utalentowanym rektorem seminarium duchownego w Warszawie był biskup Kazimierz Romaniuk, pochodzący z parafii Zembrów. Zaś wykładowcą, a następnie rektorem tegoż seminarium był człowiek wielkiej szlachetności, ksiądz infuat Stanisław Kur z parafii Sterdyń, obydwie parafie diecezji drohiczyńskiej. I co na to poradzić? W archidiecezji warszawskiej spotkałem też posługujących kilku zacnych księży i wielu studentów z diecezji drohiczyńskiej. Niemało nasłuchałem się pochwał, niestety. Tak więc z punktu widzenia nie tylko religijnego czy kulturowego, ale i personalnego uznałem, że tak naprawdę idę do swoich. Zaraz po mojej nominacji otrzymałem list od biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, wytrwale posługującego przez 20 lat w tej diecezji, który napisał: dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za pamięć i troskę o naszą diecezję. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Celestino Migliore za umacnianie więzi pomiędzy nami a Stolicą Apostolską. Dziękujemy Maryi, Matce Kościoła, jako patronce naszej diecezji, że zgodziła się, aby ta ważna dla nas wieść dotarła w tygodniu jej zwiastowania. Księże biskupie, ukochany nasz pasterzu. Przybywa jak najrychlej. Naszą modlitwą będziemy towarzyszyli tak w czasie podróży. Przepraszam. Naszą modlitwą będziemy towarzyszyli tak w czasie podróży do Drohiczyna, jak i podczas pełnienia pasterskiej posługi. Czekamy z otwartymi sercami, tak jak powinno mieć miejsce w żywym Kościele Chrystusa. Kiedy więc przybyłem po raz pierwszy po nominacji do Drohiczyna na spotkanie, spotkał mnie biskup Antoni wraz z pracownikami kurii, wspólnotą seminaryjną oraz siostrami Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Marii Panny, i wtedy odniosłem nieodparte wrażenie, że przyszedłem do swoich, a swoi mnie przyjęli. Bardzo wam za to dziękuję. Zanosząc modły do Boga, dołączam się w tej chwili do podziękowań biskupa Antoniego Dydycza skierowanych do Ojca Świętego Franciszka i Nuncjusza Apostolskiego, arcybiskupa Celestino Migliore. Słowa wdzięczności przekazuję biskupowi Antoniemu za wielką otwartość i na jego ręce składam podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości ingresu. Serdecznie pozdrawiam i polecam opatrzności Bożej wszystkich moich diecezjan, duchownych i świeckich, z którymi rozpoczynam wspólne ziemskie pielgrzymowanie. Bóg wam zapłać za życzliwe przyjęcie i za modlitwę. Wyrażam wdzięczność za przybycie na uroczystość krewnym w wspólnocie parafii Dolistowo oraz wszystkim z metropolii białostockiej na czele z metropolitą arcybiskupem Edwardem Ozorowskim. Bardzo dziękuję przybyłym gościom z Polski i zagranicy, księdzu kardynałowi, arcybiskupom, biskupom, pracownikom kurii archidiecezji warszawskiej, duchowieństwu, seminarzystom, osobom życia konsekrowanego, zrzeszeniom, ruchom, bractwom kurkowym, wspólnotom, pocztom sztandarowym. Słowa wdzięczności przekazuję zwierzchnikom oraz wiernych
wiernym innych wyznań i religii. Dziękuję za przybycie na ingres przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, uczelni akademickich, szkół, organizacji, instytucji i służb mundurowych. Wdzięczny jestem służbie liturgicznej, chórowi, wolontariuszom, sponsorom, środkom społecznej komunikacji, w tym prasie, radiu i telewizji, za przyczyną których możemy być w łączności z czytelnikami, słuchaczami i telewidzami, których gorąco pozdrawiam i z serca błogosławię, szczególnie zaś chorych i cierpiących. Bracia i siostry, dzień dzisiejszy ma też wyjątkowe znaczenie w życiu naszej diecezji. W tym dniu przypada 20. rocznica śmierci biskupa Władysława Jędruszuka, pierwszego ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Dzisiaj też diecezja drohiczyńska obchodzi Dzień Modlitw o świętość kapłanów ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. Modlimy się o niebo dla biskupa Władysława i o powołanie kapłańskie i zakonne spełnione w świętości ich życia i posługiwania. W tych dniach pamiętamy też o pielgrzymce apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do Ziemi Świętej. Prosimy Pana Boga o jej błogosławione owoce dla misji zbawczej Kościoła. Powtórzę teraz słowa świętego Augustyna skierowane do wiernych, które wypowiedziałem ponad 15 lat temu podczas święceń biskupich. Cytuję: ilekroć mnie przeraża to, czym jestem dla was, pociechę daje mi to, czym jestem wraz z wami. Dla was bowiem jestem biskupem, wraz z wami jestem chrześcijaninem. Pierwsze to imię urzędu, drugie łaski. Tamto niesie ze sobą niebezpieczeństwo, to zbawienie. Zwracam się z wielką prośbą do wszystkich diecezjan, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, słowami świętego Jana Pawła II, traktując te słowa jako swoje. Módlcie się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł wam służyć. W obrzędach święceń na samym początku wyjaśnia się istotę urzędu posługiwania biskupa. Tutaj zacytuję te słowa. Nasz Pan Jezus Chrystus, posłany przez Ojca w celu odkupienia ludzkości, sam wysłał na świat 12 apostołów, aby napełnieni mocą Ducha Świętego głosili Ewangelię i gromadząc wszystkie ludy w jednym kościele, uświęcali je i kierowali nimi. W biskupie otoczonym swoimi prezbiterami jest obecny sam nasz Pan Jezus Chrystus, który stał się kapłanem na wieki. Przez posługę biskupa sam Chrystus nieustannie głosi Ewangelię i udziela wierzącym sakramentów wiary. Przez mądrość i roztropność biskupa sam Chrystus prowadzi innych w doczesnej pielgrzymce do wiecznego szczęścia. Koniec cytatu. Kościół, który jest narzędziem, jakby sakramentem wewnętrznego jednoczenia człowieka z Bogiem i rodzaju ludzkiego, powinien jednoczyć rodziny, narody, chrześcijan i niechrześcijan. Bracia i siostry, pojednanie człowieka z Bogiem Ojcem i pojednanie z Nim rodzaju ludzkiego, które dokonuje się przez Chrystusa w Duchu Świętym, jest sercem misji Kościoła. Serce. Rozdarty krzyż Chrystusa, stojący na kopcu w Drohiczynie, upamiętnia spotkanie ekumeniczne ze świętym Janem Pawłem II w roku 1999, zorganizowane w duchu słów Chrystusa, modlącego się o jedność Jego uczniów. Przypominamy bardzo ważne przemówienie Jego Eminencji księdza arcybiskupa Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski, który występował w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej. Na ziemi podlaskiej, mówił metropolita, nie po raz pierwszy spotyka się chrześcijański zachód i chrześcijański wschód. Na tej ziemi takie spotkania odbywały się nieustannie. W drugim człowieku widzieliśmy bowiem zawsze brata, dziecko Boże,
budowniczego świata miłości i pojednania. Oby Bóg zechciał w swoim miłosierdziu pobłogosławić nasze wysiłki, abyśmy mogli dać światu świadectwo naszej wiary, abyśmy ideał podlaskiej różnorodności minionych wieków realizowali dzisiaj w całej Europie. Wypowiedzią metropolity wtórowały słowa świętego Jana Pawła II. W przeddzień trzeciego tysiąclecia mówił papież: trzeba nam przyspieszyć kroku ku doskonałemu i braterskiemu pojednaniu, abyśmy w przyszłym milenium mogli ramię przy ramieniu świadczyć o zbawieniu świata, który czeka na ten znak jedności. Tamto nabożeństwo ekumeniczne na ziemi podlaskiej, upamiętnione krzyżem stojącym na wzgórzu, stanowi dla nas znak i wyzwanie do prowadzenia ewangelicznego dialogu. Dialogu, który ułatwia Duchowi Świętemu usuwanie z naszych serc murów podziału i budowanie pełnej i widzialnej jedności w Kościele Chrystusowym. Mając na względzie nasze powołanie do zbawienia, które daje szczęście bez miary, proszę przeto raz jeszcze uczestników ingresu i wszystkich diecezjan o modlitwę i współpracę, byśmy dbając o wolność, przekazywali wiarę niewierzącym, dawali pewność wątpiącym, przyjmowali i wprowadzali pokój Boży, walcząc nie przeciw człowiekowi, lecz o każdego człowieka, o jego życie i godność. Nie pozwalajmy zatem, by nad nami panowało dziedzictwo uprzedzeń, niezgody czy nienawiści. Nie pozwalajmy, by ktoś nam odebrał życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Nie wolno nam bać się prawdy rozpoznanej i podawanej w duchu miłości Bożej. Trzeba nam godniej i godziwie żyć na miarę uczniów Chrystusa. Powinniśmy nieść pomoc potrzebującym, słabym i chorym, wspierać duchowo tak zwane małżeństwa mieszane i ich rodziny, umacniać rodziny rozłączone emigracją, oddziaływać wychowawczo na dzieci i młodzież, kochać Kościół i Ojczyznę oraz uczyć się gospodarności na co dzień, by sprawiedliwie, umiejętnie oraz mądrze zarządzać dobrami doczesnymi, a jednocześnie całym sercem miłować wieczne, pomnąc na słowa Chrystusa: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, patronka diecezji drohiczyńskiej, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, syn tej ziemi, oraz nowi święci Jan XXIII, Jan Paweł II, kierują nas na drogę zbawienia, którą jest Jezus Chrystus, ten, który prawdziwie zmartwychwstał, oraz niech upraszają Trójcę Przenajświętszą o błogosławieństwo i stałą opatrzność dla Kościoła Drohiczyńskiego i wszystkich mieszkańców tej pięknej krainy. Amen.